Dlaczego nikt nie powiedział o zwałkach, które są prowadzone w całej Polsce, gdzie jest przewężane koryto wszystkich rzek, gdzie są bagrowane rzeki pstrągowe? Wycina się wszystko i robi się jeden wielki, jedną rynnę. Około kilkunastu, około, to co ja znam, kilkunastu zwałek, gdzie masakrycznie przewężono koryto. Jedną z nich obserwowałem przez wiele lat i to było na odcinku około 2, a nawet do 3 km i przez 5 lat 500 ciężarówek dziennie wsypywało wszystko z budów, z metra, cały gruz, cały syf z metra poszedł tu na tą zwałkę między innymi. Zostało przewężone koryto, została zatruta Wisła, dlatego że potrafili nawet rzucać chemiczne odpady. Ja taki numer kiedyś zrobiłem, odjechałem na zwałce, bo tam była nitka gazowa do ochronienia i musieli zrobić kawałek obwałowania. No ale to można było zrobić na odcinku kilkudziesięciu metrów, zrobili na odcinku kilkuset metrów. I mówię tak, podjechaliśmy Nowym Grandem z takim kolesiem. Podchodzę do tych roboli i mówię tak, panowie. Jestem właścicielem dużej firmy budowlanej i mam cztery dłużyce takiego materiału do zrzucenia, mega trującego. Trucizna taka, że utylizacja to jest droższa niż moja firma. Wrzuciłbym. No ten zaczął kwękać, to ja mówię, słuchaj, przecież wiesz, z kim rozmawiasz. Wiesz, jak ja rozmawiam. Nie jestem, ani psem nie jestem, ani jakimś urzędolem, tylko jestem człowiekiem z ulicy, nie? No widzisz, jak rozmawiam, nie? Dobra, mówi, 1000 zł za ciężarówkę. O czym my mówimy? Ja wsiadłem z samochodu i się popłakałem. Kurwa, mamy debili. Przecież zrzucenie takiego syfa, może jakaś cyankalia, coś by było... Co można było zrobić? Zameldować urzędowi, tak. Bo ten pan tutaj właśnie... Urząd nie jest po to, żeby chronić. Urząd jest po to, żeby szkodzić społeczeństwu. A w ogóle istnieje po to, żeby zarabiać do własnej kieszeni pieniądze. A nie po to, żeby nam pomagać. A propos tych zwałek. Zwałki polegają na tym, że wsypuje się do koryta Wisły ile tylko się da materiału. Gruzu, piachu, syfilisu, wszystko. Gro, czyli większa część tego wszystkiego jest w ogóle zawierana przez wodę. Przychodzi duża woda, zalewa i znowu zawiera. I teraz na przykład tutaj, to woda stąd na odcinku jakieś 30 km, to jest jeden wielki piach. Jeden wielki ruchomy piach, który cały czas się przesuwa. Przez to wypłyca się koryto. Przez to tworzą się łachy. Nie ma naturalnego żerowiska dla ryb, bo na piachu to nic tak naprawdę nie żyje. Zanim się jakiś namóz zrobi coś, to wiele lat jest potrzebne. Poza tym jak się piach przesuwa, to on cały czas niszczy tą naturalną ekosystem, który się tworzy. Jest to taka niekończąca się opowieść, bo to się cały czas ten piach, ten syf będzie przemieszczał i to będzie cały czas emitowało ten syf. Jak metale ciężkie, to one się wiele set lat rozkładają. Takie plastiki, takie cuda, ale w ogóle chemia. A potem to mamy. O, krówka zje sobie trawkę. Nie, to ze świni jest, tak? Karkówka ze świni? Do świni, tak. Ja się na mnie się nie znam. Ze słonina. I teraz ta krówka zje trawkę. A wcześniej ta trawka rosła sobie gdzieś, gdzie poszedł ściek i to wszystko jest w środku, tak jak u nas. Potem my to jemy i cały czas nam się odkłada. Ale zróbmy tą rzekę w mini. Kawałek rynny. Rzucamy do niej kilogram piachu. Podnosi się stan wody? Musi. Weźcie, zróbcie sobie, macie herbatę, weźcie na menisku ją wrzućcie i delikatnie w szybcie cukru wleje się. Tyle, ile wsypiemy, tyle musi się wylać. No. Tyle, ile wsypali, no policzmy to. 500 ciężarówek dziennie przez 5 lat. Liczmy 5 dni w tygodniu. Chociaż w sobotę, niedzielę też jeździli. To są miliony ton. Miliony ton wody musi się gdzieś podziać. Czyli wyjść poza. O tym nikt nie powiedział w telewizji. Tylko się mówi, ekolodzy blokują na Pradze, bo tam jakiś zawór wywalił, coś. A kto jest od tego, żeby pilnował tych wszystkich zaworów, tych przejść, tych śluzowych i tak dalej? Kto? Urzędnicy przez nasze pieniądze to robią, prawda?
nie pilnuję, bo się raz na tym nie znają, w ogóle się nie znają. To, że ktoś jest hydromeliorantem w tytule, to nic nie znaczy. On ma wiadomości jakieś szkolne, studyjne i tak dalej, ale oni tak naprawdę to oni marnują tylko las, tylko piszą pisma. Tylko piszą pisma i wycinają zieleń. Może tak naprawdę, gdyby się za to wzięli. Bobrów się narobiło teraz, co? No tak, ale bobrów się narobiło dlatego, że zostały zgonione z ich naturalnych siedlisk. No. Przecież z zagranicy sprowadzali, żeby były. Z Ameryki przyjechały. O, możesz wobra zrobić. Nie, bób to jest naturalny nasz polski ssak. Jest jedna zasada. To człowiek zaburzył ekosystem. Nie wolno mówić, że to krety, że to robaki, śmaki, owaki. Człowiek, jeśli zaburzamy ekosystem... Nie, nas nie boi. Chuj, no na bułeczkę, ma albo gryla mu tam, rzuć tego chabowego, to może zjeść. Co można zrobić, żeby zminimalizować powódź? Bo nie zapobieże człowiek, wiadomo, 100% skutkom. Ale uważam tak. Nie budujemy niczego na terenach zalewowych. Powinny być zbiorniki retencyjne i powinny być wyższe wały z warstwą nieprzepuszczalną, tak jak na Białęce zrobili. Drążyli aż do warstwy nieprzepuszczalnej, od 6 do 14 metrów. Puszczali jakiś specjalistyczny materiał, który nie przepuszcza wody, a nawet jak woda styka się z tym materiałem, to powoduje to, że on się robi jeszcze bardziej twardy, nieprzepuszczalny. Są na to pieniądze, bo zaraz powiedzą, jakie to pieniądze? Ja też. Jakie pieniądze? To są nasze pieniądze na te wały. To są nasze pieniądze na te wały. Proszę hordy z wiejskiej, żeby dysponowały naszymi pieniędzmi dla nas, nie dla was, dla nas. W całej Polsce powinny być wyższe wały i dużo więcej zbiorników retencyjnych. I wtedy zminimalizowałoby to powódź. Na pewno by gdzieś wylało, bo to nie ma tak, żeby 100%. Nie ma 100%, żeby było skuteczności w życiu. Raczej. Ale nasze pieniądze, no wiadomo, jak są rozdysponowywane. Są rozkradane. A z nas zrobiło się niewolników. Jesteśmy niewolnikami. Ale lepiej byliśmy traktowani jako niewolnicy w zaborze carskim, w zaborze niemieckim i w zaborze sowieckim. A teraz jesteśmy w zaborze polskim, nie użyję tego słowa. Nie wiem, jak nazwać tych okupantów, tych wiejskich okupantów, którzy nami rządzą, ale to jest gorsze od zaborców carskich, od zaborców szwedzkich, od wszystkich tych bandziorów, którzy nas mordowali. Jesteśmy tanią siłą roboczą, jesteśmy niewolnikami we własnym kraju, bo jeżeli przychodzi okupant, to on jest zły. Ja wiem, że on jest zły. I trudno. Natomiast jeżeli ktoś reprezentuje mnie i mówi, że jest dobry i robi coś dla mnie, a robi przeciwko mnie, to jest po 1000-krot gorszym niż te bandziory, którzy organizowali komory gazowe, którzy organizowali łagry, a oni się znęcają nad naszym narodem. A nam wszystko na pochybę. Wszystko na nie. Każda decyzja urzędnicza to jest przeciwko Polakowi. We własnym kraju jesteśmy niewolnikami. We własnym kraju jesteśmy... dojeżdżani przez wiejskich bandziorów.